Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj jest 14 października, godzina 18:14. Porozmawiajmy sobie o tym, co faktycznie tutaj się dzieje, jeśli chodzi o przejście dla pieszych w Niesłuszu naprzeciwko bloków na skrzyżowaniu Matejki Przemysłowa, bo ja powoli zaczynam wątpić w to, co czytam i w to, co słyszę. Przed chwilą miałem dyskusję z pewną osobą na Facebooku i stwierdzono, że 11 sekund łącznie z mruganiem, to mruganie to jest 5-6 sekund, zielone to jest 5-6 sekund, no powiedzmy 11-12 sekund, to jest wszystko ok. Jeśli ustawiamy światła, takie są normy, to jest ok. Nie biorąc pod uwagę osób niepełnosprawnych na wózkach, które przyjeżdżają i osób starsze, które mogą mieć problem z tym, żeby przez 11-12 sekund przedostać się z jednej części jezdni na drugą stronę i tak dalej. W porządku. Jeśli chodzi o zasady, jeśli chodzi o programowanie przejść dla pieszych, w porządku, nie ma sprawy, można to mierzyć, można faktycznie podeprzeć się tym, że tak było i że tak jest, że to 11-12 sekund wystarczy. Problem polega tylko na tym, że tam byli radni. Że ci radni, którzy tam byli, byli pełnosprawni, szli sobie przez to przejście dla pieszych i już mruganie złapało ich na szerokości 3/4 jezdni. Mruganie zielonego światła dla osoby, która ma lat 80-85, jest podświadomą takim niepokojem, że jesteś już. Za moment zgaśnie to zielone światło. Ta starsza osoba po prostu się denerwuje. Tutaj o to chodzi. Ja nie mówię, że te 12 sekund to jest niezgodne, że to nieprawda, że to jest nie tak. Chodzi po prostu o to, żeby uwzględnić w czasie te osoby starsze, które przechodzą, żeby ten czas był odpowiednio ustawiony i osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, bo możemy sprowadzić człowieka, który przejeżdża bardzo często tym przejściem dla pieszych i on po prostu musi się sprężać. Tu o to chodzi. Po pierwsze. Po drugie, światło, które jest dla kierowców od strony północnej, jak jedziemy sobie w stronę Konina, to światło dla kierowców jest za daleko w stosunku do przejścia dla pieszych i intuicyjnie kierowcy hamując, intuicyjnie podjeżdżają pod te światła, ale okazuje się, że wjeżdżają na przejście dla pieszych. Ja o tym mówiłem radnym, ja jeszcze postaram się to ukazać. Po prostu ten słup, który jest dla tego światła, jest wysunięty za daleko. I intuicyjnie kierowcy podjeżdżają i hamują na przejściu dla pieszych. To jest bardzo często spotykane. O tym mieszkańcy mówią i jak dojdzie do tragedii, jeśli ktoś zostanie potrącony, to kto za to odpowie? Nie wiem. Tutaj o to chodzi. Jeśli robimy... Wiecie co, ja przede wszystkim nie powinienem robić tego nagrania, czy nie ja jestem od tego, żeby robić nagranie z radnymi, żeby mieszkańcy pokazywali, o co chodzi, żeby informować tutaj mieszkańców Konina, że radni byli, w czym jest problem, robić zdjęcia, nagrania, to nie ja powinienem robić, tak? Trzeba od tego zacząć. Od tego jest dziennikarz, jeden, drugi, trzeci, czwarty i to on powinien robić. Być może nie zdążyła. Nie wiem, nie chcę tutaj oceniać, ale to nie ja powinienem robić. Jeśli to zrobiłem, to wypadałoby po prostu podejść do tego solidnie i dokładnie sprawdzić. Jeśli robiliśmy zdjęcia jako dziennikarz, jeśli rozmawialiśmy z panem, który mierzył stoperem podobno, to ok, ale faktycznie trzeba było sprawdzić jeszcze te światła, trzeba było zobaczyć, przyjrzeć się, jak stają te tiry rozpędzone, które nagle mają, one wiedzą, że będzie czerwone światło i podjeżdżają sobie na to przejście dla pieszych, patrzą na te światełka i faktycznie intuicyjnie podjeżdżamy, jest wszystko ok, ale okazuje się, że one są po prostu dalej i wjeżdżamy na przejście dla pieszych. No to trzeba poczekać, to trzeba
stwierdzić, stanąć gdzieś z boku, zobaczyć, przyjrzeć się. Tu takie rzeczy chodzi też. Stan nawierzchni też jest poruszany temat. Stan studzienek, sarkazm tutaj u kolegi zauważyłem na Facebooku, ale tak widocznie być musi, może ma jakieś plany związane z czymś i tak dalej. Podejście musi być takie, nie inne. I uważam, że tak należałoby to zrobić. No popatrzmy, postarajmy się zobaczyć, o co tutaj radnym chodziło. Jest to nagranie, które ja zrobiłem. I wytłumaczmy sobie po kolei, o co w tym wszystkim tutaj chodzi. Popatrzmy. Start. Wystartujmy sobie może. To jest nawierzchnia ulicy Przemysłowej na skrzyżowaniu Matejki z Przemysłową. Tu wszystko jest popękane. To co chwila będzie problem. Zimą pęknie sobie na nawierzchnię, będą coraz większe dziury. To jest taka fajna ciekawostka, jeśli chodzi o właśnie przejście dla pieszych. Tutaj mamy przejście dla pieszych, ok. A tu mamy studzienki. Te studzienki, które sobie cały czas hałasują. One w momencie, jak najedzie tir, to po prostu one podskakują i jest hałas cały czas. Struktura wewnętrzna, która jest pod spodem rury, one też są ruchome. Słychać, jak dudni to wszystko, słyszymy w łazienkach, jak dudni, niestety. Tutaj wodociągi powinny to poprawić. Uważam. Tak mi się wydaje. Zobaczmy jeszcze na pewne szczegóły. Tak to wygląda, tak? Tu jest zaniżone to wszystko. Wpadający tir doprowadza do tego, że wszystko się trzęsie. Wszystkie domy niedaleko trzęsie się tutaj u nas w pomieszczeniach i trzeba też o tym mówić, że tak to jest. Należy stanąć, posłuchać, zobaczyć. Zresztą, jak widzimy, pęknięcie. Pęknięty jest ten oto cały polećmy dalej. Tak to wygląda. Jadący tir najeżdża wprost na tą studzienkę. To zostało tak po prostu zaprojektowane. Radny Sidor w czasie, kiedy to było robione, też zwracał na to uwagę. Było kilka propozycji, ale niemożliwością widocznie było zrobić to bliżej chodnika, czy bliżej środka jezdni. Nie będziemy wnikać tutaj. Radny może opowiedzieć, jak to było. I przechodzimy do tematu. Właśnie, radni przyglądają się, jak to wygląda, jeśli chodzi o kwestie rzeczywistości. To jest zaniżenie, tutaj widać dokładnie, że można podejść, można zobaczyć, można posłuchać, jak trzęsie się ziemia, jaki to jest hałas, jak ten to całe czop jest po prostu popękany już, tak? I zacznijmy dalej, co się dzieje. Będziemy za chwileczkę. Proszę bardzo. Przejście dla pieszych. Ja mówiłem o tym przejściu dla pieszych i faktycznie 5 sekund jest zielonego i później jest następne 5-6 sekund mruga zielone, że za chwilę się on wyłączy. Ja wiem, że dla osoby zdrowej, która sobie idzie, ona musi po prostu iść krokiem troszeczkę szybszym, przejdzie sobie, nie ma sprawy i tak dalej. Bo gdybyśmy mieli przez to przejście iść sobie spacerkiem, to łapie nas czerwone światło na 3/4 jezdni. Spacerkiem. A uważam, że tak piesi powinni przechodzić sobie. Spokojnie, nie bać się. Nie gnać. Nie o to w tym wszystkim tutaj chodzi. Szybko mamy przejść, bo tu jest Przemysłowa. Coś nas przejedzie. Spokojnie, spacerując. Nie. 12 sekund. Mamy się wyrobić. OK? Nie ma sprawy. Tylko czy to jest w porządku w stosunku do osób niepełnosprawnych, osób starszych, które przechodzą tędy, czy na przystanek, czy do sklepu.
zastanówmy się, bo możemy napisać, że 12, 11, ja tam napisałem 5-6 sekund, zostałem skarcony, że to jest 11-12 sekund, że było mierzone stoperem. Okej, jesteśmy czyści, byliśmy przy tym. W porządku, panie kolego, nie ma sprawy. Tylko trzeba pomyśleć o tym, w jakiej formie my funkcjonujemy. Czy mamy biegać, czy mamy po prostu szybko przechodzić przez to przejście dla pieszych, bo mamy tylko 12 sekund? Chwila. To przejście jest dla kogo? Dla nas, czy jezdnia jest po prostu po to, żeby spełnić tutaj warunki, żeby ten transport był coraz szybszy i jak najwięcej tirów przejechało? Piesi nieważni, 12 sekund im damy, to wszystko. Kwestia bezpieczeństwa, komfortu, żeby przejść, psychicznego też. No, sorry memory, ale o co mi chodziło dokładnie? Popatrzmy. To nie jest moc. Bardzo szybko przychodzi. Już ich łapie. Już ich łapie i pyk. Czerwony. No nie uważam, że to jest wszystko w porządku. Zauważmy jeszcze jedną rzecz. Prosiliśmy, radny prosił też, żeby te pęknięcia po prostu zostały ładnie, pięknie wyremontowane. I co zrobiono? Zamiast wzdłuż jezdni pęknięcia naprawić, to naprawiono wzdłuż na szerokość. Jeden długi, wycięty plac i zaklejony, i dwa w oddali. Ja nie wiem, po co to komu. A nie wiem, kto to planował. Tutaj chodziło o ten wyjazd, o całą wzdłuż. Popękane jest od tego pierwszego małego kwadracika od strony południowej. Tutaj tak, 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 tak. Następnie tutaj pod koniec aż tej pod koniec tego zdjęcia w stronę północną. Wystarczyło wyciąć cały ten tutaj wzdłuż jezdni i zakleić. Zrobiono odwrotnie. Wszerz. Trzy jakieś takie prostokąty. Nie wiadomo po co. Być może technologicznie to jest usprawiedliwione i ma to sens, ale to popęka cała reszta. To na wiosnę to będzie jedna wielka dziura. Już zimą, jak tam się dostanie woda, to wszystko popęka. No ale ważne jest to, że zostało coś zrobione. Ja nie wiem, co na to radny Sidor, ponieważ podejrzewam, że jak to zobaczył, to zdziwił się też, ale o takie szczegóły nam chodziły. No, to po prostu wygląda. I cóż, nie będziemy sobie dalej tym zawracać głowy, ponieważ tak, a nie inaczej to wygląda. No, niestety. Tak to wygląda i nie będziemy tutaj dyskutować, jeśli chodzi o kwestie rzeczywistości, które jest. Wiem, że 12 sekund, czy 11 sekund na przejściu dla pieszych jest ustanowione, że to 11-12 sekund osoba pełnosprawna, młoda, może sobie przejść, nie ma sprawy. Tutaj chodziło o to, żeby przedłużyć ten czas o 5 sekund. I tyle. Nie wiem, że możemy stwierdzić, że no, włączymy sobie stoper i my, jako osoby młode, prężne, pełnosprawne, przejdziemy sobie. Nie ma sprawy. Ale pomyślmy, dlaczego radni wystąpili, żeby przedłużyć ten czas. Dlaczego radni mówili też o studzienkach, o tych pęknięciach w jezdni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo. Kończę temat, ponieważ nie należy go za bardzo rozdmuchiwać. On jest bardzo niewygodny, zauważyłem. Ale lepiej, żeby to naprawić, żeby to pokleić, dokładnie zrobić, te studzienki podnieść, aniżeli narazić się na to, że mieszkańcy po prostu zaczną reagować w sposób taki sam jak w 2009 roku. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Tomasz Godlewski. Pozdrowienia dla radnych, pani Krystyny Leśniewskiej, pana Chojnackiego i pana Sidora. Pozdrawiam.